Hej dziewczyny, z tej strony Karolina. Dzisiaj mam dla Was film o szybkich i łatwych fryzurach dla krótkich i średnich włosów. Zaczynamy! Przy pierwszej fryzurze będziemy używać prostownicy. Najpierw spinam włosy, dzielę je na pasma i zabieram się za ich stylizację. Obkręcam prostownicę raz w jedną i raz w drugą stronę, dzięki czemu uzyskamy efekt pięknych plażowych fal. Wygładzający olejek nakładam na końcówki, a potem podnoszę włosy i spsikuję je utrwalającym lakierem. Na koniec musicie same wybrać, gdzie chciałybyście mieć przedziałek i pierwsza fryzura gotowa. Wydzielam pasmo włosów przy przedziałku, zostawiając dwa kosmyki z przodu. Włosy wiążę w kucyka, potem nakładam na nie grubą gumkę typu scrunchie, żeby to po prostu wyglądało bardziej estetycznie. Roztrzepujemy włosy po bokach i druga fryzura zrobiona w dosłownie 30 sekund. Wąskie pasmo włosów wzdłuż przedziałka zwijam w rurkę, potem wpinam w sówkę i to samo robię z drugiej strony. Tuż pod wsówkami wydzielam włosy, z których wiążę kucyk, usuwając wcześniej wpięte wsówki. Delikatnie tapiruję kucyk, żeby nadać mu objętości i owijam go wokoło gumki, wkładając jego końcówkę pod gumkę, dzięki czemu utworzy nam się taki luźny kok. Z przodu zostawiam dwa pasma, a resztę włosów przedzielam na dwie części, tworząc przedziałek na środku. Związuję je w kucyka, którego spinam gumą na pół, tak aby powstał kok. To samo robię oczywiście z drugą partią włosów i dwa szybkie koki gotowe. Przechodzimy teraz do fryzur idealnie sprawdzających się na prostych włosach, więc zanim Wam je pokażę, to oczywiście je wyprostuję. Włosy łapię w całość, wiążę niskiego kucyka z przedziałkiem na środku i drugą gumką spinam kucyka na pół, tak aby powstał kok. Z przodu przeczesuję włosy, żeby delikatnie je wyrównać i oczywiście spinam wsówkami. Możecie oczywiście dodać trochę olejku, żeby wygładzić wszelkie odstające włoski. Tą fryzurę noszę prawie codziennie, dlatego że jest elegancka i wygodna. Tutaj wiążę wysokiego kucyka, spinam go na pół, tak aby powstał kok, ale nie przeciągam go całkowicie, bo zależy mi na tym, żeby również powstało wolne, niezwiązane pasmo włosów. I z takiego powstałego koka wyciągam delikatnie kosmyki, żeby dodać mu objętości, a nasz wolny kosmyk włosów skręcam w rurkę, owijając nim koka, a następnie wkładając go pod gumkę. Wszystko spsikuję lakierem dla utrwalenia. O tą ostatnią fryzurę często się mnie pytaliście i tutaj kroki są podobne jak przy poprzedniej, ale z przodu zostawiamy dwa długie kosmyki włosów i dopiero wiążemy wysokiego koka. Wolne pasmo obkręcamy wokoło gumki, możecie je również spiąć wsówkami, jak Wam wygodniej. Potem utrwalam kok lakierem, a na sam koniec kręcę prostownicą pasma przy czole, tak aby uzyskać delikatne fale. Gotowe! Koniecznie dajcie mi znać, która z tych szybkich fryzur podobała Wam się najbardziej. Czekam na Wasze komentarze, a my oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!